W dzisiejszym odcinku chciałbym wam kogoś przedstawić. Kobietę, która mieszka na mojej wyspie. Prawdopodobnie pierwsza na Ferajnie. I to nie jest dobrze, ponieważ będzie niosło to za sobą bardzo złe skutki i bardzo wiele zmian. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, o co chodzi, oglądaj dzisiejszy odcinek, no i zostaw łapeczkę w górę. Lecimy! Pewnie nie każdy z was wie, ale dzisiaj mam urodzinki i skończę 22 lata. Tak, pewnie większość z was nie spodziewała się, że jestem już taki stary. I to jest bardzo przykre, bo kiedyś było fajnie mieć urodziny, a teraz to jest się tylko starszy i starszy i starszy. Dlatego fajnie by było, jakby zostawił mi taką łapeczkę w górę z okazji urodzin, byłoby super, naprawdę. A w zamian za to, dzisiaj słuchajcie, robimy urodzinowego live'a, który będzie po pierwsze z rana, a w zasadzie chyba przed tym odcinkiem. I jeden będzie też wieczorem, czyli dwa live'y i odcinek. Wydaje mi się, że spoko, słuchajcie, jeden z rana, drugi wieczorem. Wszyscy jesteśmy zadowoleni, a ja szczególnie, znaczy może niekoniecznie, bo faktycznie skończyłem 22 lata. Także zapraszam was wszystkich i też słuchajcie, będą bardzo fajne rzeczy, na przykład takie bardzo wyjątkowe, jeżeli chodzi o te live'y. Bo jak wiecie, top donatorzy u mnie dostają wieśniaki, a tym razem top donator z rana dostanie Iron Golema. I co to jest to takie tam maciupkie, to takie tam zamrożone, słuchajcie. Tutaj jest mój nowy przyjaciel i tutaj mamy niedźwiedzia polarnego. I ten niedźwiedź zamieszka z nami na wyspie i właśnie na tym wieczornym live'ie top donator będzie na nim, jakby będzie miał jego imię. Także tak to wygląda. Słuchajcie, o co chodzi z tą kobietą na Ferajnie? Bo coś mi się strasznie popsuło z armią klonów, to nie jest fajne. W ogóle jest też mały problem, bo armia klonów przestała mi się rozmnażać. Tych wieśniaków jest coraz mniej. W ogóle sklep mi się cały popsuł i to jest moja wina, bo jak taki głupek postawiłem drzwi zamiast normalnego, więc musimy naprawić sklep. Ale to dzisiaj raczej na live też zrobimy. I co ja mówię? No, wieśniaki przestały mi się rozmnażać, nie mam w ogóle Iron Golemów i co najgorsze, coś poszło nie tak w fazie produkcji. Ponieważ schodzę sobie dzisiaj na dół i tam z tyłu, teraz jej nie ma, ale tam z tyłu... Czekajcie, ona jest tutaj, gdzieś tutaj siedziała, gdzieś jest ukryta. Słuchajcie, dostałem prezenty od Koshiego, dostałem żelazo, kwiatki, diamenty i bardzo dużo fajnych rzeczy, dlatego bardzo dziękuję Koshiemu, bardzo miło z jego strony, bardzo, bardzo fajny ziomeczek generalnie. Halo, co się stało? Uwaga! Właśnie o tym, słuchajcie, mówiłem, dostałem węgiel, ale tam jest pewna kobieta, która zamieszkała tą wyspę! W sensie kobieta, to dosyć proste słowa, nie mam zielonego pojęcia skąd ona się tam wzięła. Bo wchodzę dzisiaj rano, siedziała teraz tam przy tych świniakach. Ale coś ewidentnie poszło źle, czekajcie, dziękuję. Coś ewidentnie poszło źle w trakcie produkcji tych wieśniaków, że coś takiego wychodzi, no. Tak nie może być, słuchajcie. Ona nie atakuje też wieśniaków, ale skąd? Zaatakowała mi go jednak, słuchajcie. Nie wiem czy on się teraz nie zmieni w wiedźmy, ale wiecie, że jeżeli taki wirus będzie mi się rozwijał u mnie w domu, to naprawdę nie wróży niczego dobrego, bo wszyscy będą mi się tak zmieniać. O, to jest Bartek, także dzień dobry. Co się z nim stanie, jeżeli ona mu to zrobiła? Musimy w jakiś sposób stać, ale dostałem diamentów, o Boże. Kosz jest mega dużym i fajnym człowiekiem, znaczy dużym. Bardzo dziękuję. Życzonka również ślą widzowie. Wielkie dzięki, bardzo dziękuję. Muszę wziąć, słuchajcie, szkło, bo bez szkła to ja sobie nie poradzę. Gdzie jest szkło jakieś? Muszę ją zamknąć, żeby ona mi tutaj nie rozwijała niczego, w sensie rozwija, nie psuła mi villagerów, ale dostałem dużo rzeczy od niego, słuchajcie, naprawdę. Wow, nie spodziewałem się, że tyle dostanę od niego prezencików. O, wyślemy serduszko, bo czemu nie? Dobra, mam to szkło, muszę jakoś ją zatrzymać, ale to o czym mówiłem wcześniej, jakie to niesie za sobą konsekwencje? Takie, że trzeba będzie niestety przenieść wszystkich villagerów gdzieś indziej, na jakąś inną wyspę. Niestety, ale no trzeba. No, chodź tutaj, chodź. No chodź, chodź. Chodź. No idź. O, dobra. Teraz tak, szkłem ją zamkniemy tutaj, co by nie rozwijała tutaj więcej syfu. No nie, no siedź tam! Nie wychodź stąd! Nie możesz! Siedź tutaj! Jest, okej! Świetnie. Mamy to? Udało się? Słuchajcie. Nie wolno ci stąd wychodzić, ty! Niepoważna chyba jesteś! Zostajesz tutaj na wieki. I dłużej może nawet. Także ja ci tutaj muszę pozamykać. Nie wiem, czy ona nie zniknie w pewnym momencie po prostu stąd, ale
No, dzieją się bardzo złe rzeczy w mojej wiosce. Dlatego mówię, że musimy zbudować nową wyspę, gdzie będą wieśniaki i gdzie będziemy wtedy masowo zwiększali też produkcję. Czyli musimy zrobić taką samą farmę, jak była na samym początku tam na dole. Ona bardzo fajnie działa, dużo wieśniaków mogłem sobie robić, więc stworzymy takie nawet z dwie farmy. Powinno wystarczyć, z dwie takie farmy, tak żeby przy tym wszystkim jeszcze mogły mi się utworzyć iron golemy, bo mam je tylko dwa, także musimy to jakoś fajnie rozwiązać, a ciebie przesłuchamy, skąd się tutaj wzięłaś? To jest Żanetka, tak, generalnie ma to napisane, bo generalnie nie wiem czy wiecie, ale właśnie jeżeli mamy wiedźmy i wiedźmą latają nosy, tak jak tutaj w ten sposób, to to są wiedźmy Żanetki, tak, to... Mhm, tak, właśnie, tak jest. Tak to działa. I tak to wygląda. Mam nadzieję, że nie zniknie i będzie tam się działa. Wiecie, to jest wiedźma. Mam nadzieję, że nie wiem, nie rozpuści się nagle, nie zrobi sobie, że niczego nie... Czemu płaczesz? Nie płacz. Że nie zniknie i potem mi się gdzieś tutaj nie pojawi. Już o tym chciał sobie wsadzić. Dobra, słuchajcie, jeszcze jakie informacje, bo odcinek był niedawno, ale w zasadzie nie mówiłem tam zbyt wiele. Mamy end. Mam kordy do endu i wybierzemy się tam. Prawdopodobnie też dzisiaj. Po skończeniu farmy na tych live'ach, dlatego zapraszam was wszystkich, żebyście też sobie wpadli, pooglądali. Będziemy szli do endu, wybierzemy wszystkie rzeczy stamtąd i jeżeli uda mi się załatwić wystarczająco dużo okno, to od razu sobie ten portal odpalimy, ale wchodzić nie będziemy, no bo słabo byłoby tam wejść w momencie, kiedy jestem sam do walki ze smokiem, nie? Jakby chciałem, żeby to wszystko poszło razem z innymi mieszkańcami, żeśmy zrobili to wszyscy razem, a nie, że ja sobie sam to zrobię i tyle. Jakby to jest wymóg, mi się wydaje i nie chcę być takim niefajnym kumplem kumpli z Ferajdy. Jeżeli mogę tak to nazwać. Co my jeszcze do roboty? Mamy do roboty na pewno tutaj porozwijanie kolejnych tych miejsc. Miejsc? Jakich miejsc? No! W sensie, żeby zrobić sobie więcej tych farm. Bo no bez tego jednak sobie nie dam rady. A fajnie działają te sklepy. Musimy porozwijać sobie tych villagerów i to wszystko sobie ogarnąć. W ogóle słuchajcie, Koshi zniszczył ten dom! Co się stało z Koshim, że tego już nie ma? W ogóle to mi się bardzo podoba. Ten niedźwiadek. Wiecie co? Płynąłem taki kawał drogi właśnie do tego endu i wyszło tyle, że to jednak tam nie było, bo miałem kordy, ale niestety ze złej wersji Minecrafta i to mi się nie trafiło. I w sensie polecieliśmy prawie 2000 metrów w którąś stronę i ostatecznie wylądowaliśmy po prostu pod ziemię i niczego tam w ogóle nie było. No dobra, widzę, że Koshi mu bardzo fajnie tutaj wszystko idzie, ale Koshi na dole sobie zrobił dużo rzeczy. W ogóle muszę właśnie sobie zrobić enchanting, to wszystko, naprawdę bardzo wiele rzeczy, które mi brakuje jeszcze na całej tej feranie. Dlatego dzisiaj zrobię sobie takiego dłuższego live'a, tak jak już zresztą mówiłem wcześniej. Bo te wszystkie rzeczy musieli ponadrabiać, a z racji właśnie, że mam rodziny, no to czemu by nie, faktycznie. Dlatego polecam wam zasubskrybować kanał, żebyście dostawali wszystkie informacje, powiadomionka, co byście nie przegapili najnowszych odcinków. A w tym momencie, co możemy zrobić? Słuchajcie, wybierzemy się do dealera i do Knesa. Po co? Zobaczycie już za momencik, tylko ja bym chciał łódkę. Chyba łódkę zostawiłem niestety tam. Teraz tak, weźmy sobie to. Uwaga, uwaga. Aha, bez sensu. Muszę tutaj zrobić przecież jeszcze łódeczkę. Zróbmy łódkę. No i się popłynąć do dealera i do Knesa. Nie wiem, kto z was oglądał poprzedni odcinek, kto nie, ale udało nam się z Trytsusem, mam nadzieję, że udało się, strollować do Knesa i dealera, że niby tam mieszkamy. Co to jest za domek dziwny? Co to jest za chałupka? Co to jest to niebieskie? Przepraszam bardzo, gdy mnie nie było, się pojawiło nagle. Ja tego nie widziałem. Skąd to się wziął? To jest Trytsusa wyspa, czy to nie jest wyspa Trytsusa? Co to jest za... Co to jest za domek? Tutaj wrzuć zeznania. Policja! No właśnie, no i świetnie, kozacko. Dlatego faktycznie weźmy sobie drewno. Wrzucę zeznania. A zeznania weźmiemy sobie od moich przyjaciół, których zostawiłem oczywiście na wyspie Dillera i do Knesa. A o kim mówię? Mówię tutaj o Rysiu Petarze i Zbysiu. Nie wiem, nie pamiętam jak miał nazwisko, ale był taki Zbysiu Petara i Rysiu jakiś tam. Także płyniemy i zobaczymy, słuchajcie, jakie informacje udało mi się od nich wyciągnąć, znaczy uzyskać. Z racji tego, że była noc i Koshi mnie poprosił, to stwierdziłem, że prześpię się w łóżku do Knesa i to był tragiczny pomysł, więcej tak nie chcę, dlatego możemy, słuchajcie, wyjść i pierwsze co zauważyłem to też to, że nasz dom, świetny dom,
który zbudowaliśmy Street Susem, żeby chłopaki sobie mogli sobie tutaj mieszkać. To jest to doszczętnie zniszczone, jakie to jest przykre, my im stworzyliśmy takie fajne rzeczy. Ale no nie zmieniło się to, że dalej to jest dom Tritsusa, a latarnia jest moja. Więc no jakby chłopaki po prostu nie mają gdzie mieszkać, ale wszyscy jesteśmy jak najbardziej zadowoleni. Także mam nadzieję, że wszystkim taka sytuacja odpowiada. No i dobra, czy chłopaki mają jakiekolwiek informacje, czy coś tutaj doszło? O, mamy, słuchajcie. Mamy jedną książeczkę i drugą książeczkę. Rysiu pyta raz Zbysiu Pieczara, okej. Czytamy informację od Zbysia Pieczary. To wyspa dealera, który gra na ukelele. Mam wrażenie, że zatrudniłem jakiegoś idiotę do tego, żeby robił mi tutaj zwiad, cokolwiek. Sieba, Tritsus doszedł, ja pierdzielę. Co za świetna informacja po prostu, no. Dognes śpi w nogach, to jeszcze lepsza Rysiu Petara, ale przynajmniej informacja, że Rysiu Petara śpi w, znaczy, że Dognes śpi w nogach, czy ich nogach, nie mam zielonego pojęcia, jest już bardziej przydatna i możemy to wykorzystać. Dlatego chyba weźmiemy to i pójdziemy sobie odnieść to wszystko tam do, jak to się nazywało? Czekajcie, co to jest? Komenda, nie wiem, czy to jest komenda. Miejsce, gdzie zanosi się różne rzeczy. O, może tak to nazwijmy sobie. Odłożymy to i zobaczymy, czy ktoś wykorzysta te informacje w jakiś sposób. Jestem naprawdę bardzo ciekawy. O, i jest Tritsus, także idę zanieść od razu te informacje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy Tritsus weźmie to jakoś pod uwagę. Cześć! 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 Mnie chyba już nie lubi, mam wrażenie. Nieważne, możemy tutaj to odłożyć. Jakby też informacja, że jest to podpisane przeze mnie, jest dlatego, że klony, które stworzyłem, mają do mnie ogromny szacunek. I tak to właśnie wygląda. I czekajcie, niech on tutaj wejdzie. Zobaczmy jak jego reakcję na to, co tutaj znajdzie. Ej, chodź tutaj! Tritus! Tritus! Tritus, chodź! Tritus! Tritus, chodź! Chodź, Tritus! Ej, co się z nim dzieje? On gra, czy to tak po prostu jakoś randomowo mu wychodzi wszystko? Gdzie jest Tritus? Halo? Chodź! Przyjacielu! Chodź! Chodź! On pójdzie, czy nie pójdzie? Muszę go zepchnąć do wody. Chodź! Chodź, chodź, chodź! Tutaj chodź. Wejdziesz? No to chodź tutaj, chodź! Chodź! To co chodzi w ogóle? On się zacina co chwilę. Chodź! Tritsus, chodź tutaj. Mam informacje. Zeznania. Tutaj. Tu. Są zeznania. Tu. Zeznania są. Weźmie je czy nie weźmie? Nie wziął zeznań! No co za zły człowiek, no. Było tyle zeznań i nie chcesz wziąć. Nieważne, ale mam nadzieję, że generalnie całość działa i pójdzie to dalej, bo mam wrażenie, że Tritsus chyba teraz nagrywa, więc... Wszyscy się dowiedzą o tej tajnej akcji. Ej, te buty mnie strasznie blokują i trolują cały czas. Dobra, zobaczcie, raz bardzo ważna informacja. Płyniemy do domu. Czy tam widziałem łódkę? Nieważne. Czy tam z tyłu za mną. Mam nadzieję, że wiedźma, którą mieliśmy, nie zniknęła. Bo jeżeli ona zniknęła, to mamy duży problem, bo to oznacza, że ona gdzieś cały czas tutaj lata. I moje wieśniaki nie są bezpieczne. Jeżeli wieśniaki nie są bezpieczne, to moja wyspa też nie. Nie chciałem, żeby ona się zniszczyła, więc jeżeli wieśmy nie będzie, a raczej nie będzie, bo one chyba same z nich z siebie znikają, no to mamy duży problem i będziemy musieli wyprowadzić wieśniaków, tak jak już mówiłem wcześniej. I uwaga! Nie ma nic, nawet szkła nie ma. Fajnie, świetnie. Całkowicie wszystko zniknęło, się obudowałem. Boska, gdzie jest ten villager, który gdzieś tutaj chodził, który był otruty? Nie wiem, czy on żyje jeszcze, czy go już nie ma. Bardzo dziwna sytuacja, wam powiem. Taka bardzo, bardzo dziwna. No nie ma tej chyba już go. Nie wiem, masakra. No dobra, słuchajcie, w każdym razie mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się dzisiaj jeszcze na live'ie, tym wieczornym. Mam nadzieję także, że zostawiliście łapeczkę w górę, że zasubskrybowaliście kanał, bo to też jest bardzo istotne. I że macie dzwoneczek kliknięty. No, także trzymajcie się cieplutko, witam was, witam, do widzenia, siemanko, cześć, pa, pa.